ci, moja droga Antonina. Taksy! Że bolałbym jednak, żebyś nie kupowała w najbliższym czasie tak drogiej rzeczy, moje złotkę. Tak? Nie mów na mnie Sir, to taki oficjalny. Wszyscy mówią na mnie Sir, ale kiedy jesteśmy sami pęczyci, masz mi mówić Ludwiku. Dobrze, Sir! Ludwiku. Dobrze, Ludwiku. A właśnie łóżnia twojego fianca wynika z tego, że umrzesz w ciągu kilku lat. Takie przesądne to nawet ja nie jestem, ponieważ pytam kardynałów i papieża, co mam zrobić. Jesteś wszak królem katolickim, nie oświecony. Nie jestem też królem tarotowym. Tak. Dobrze. Także wracając do kwestii... Zobacz, jakąś lunetę kupiłem. Ale to nie było tak drogie jak twoje zabawki. No to ja nie wiem, jakieś dziwne przylisty przechodzą z rachunkami, nie wiem o to ani. Necker prosił mnie, żebyś tego nie wydawała. Ale się nie wydaje, może to ktoś nam zrobił koło pióra. Na przykład kto? No ten kardynał, którego nie lubimy oboje. A czy tego nie lubisz bardzo? Dero? Tak. O, to jest moje jabłko. Smacznego małżonku. Doskonałe, powinnaś też jeść więcej jabłek. Będziesz wyławiałeś lepszą cerę. Nie, nie kocham. My w Austrii jedliśmy inne na smaki. Na przykład markę, brukę. Mój dziadek w moim wieku był już trzy kochanki od ciebie, więc nie może narzekać na mąkę. To czy ty masz jakąś kochankę mężu? Ach, przecież ja jestem katolickim kurczę. No tak, to jest za trzaski, tak, tak. Domyślam się, dalej. Gdybyśmy mieli takie same dobre lunety, jak Anglicy, to byśmy nie przegrali, bo oni się wyletni. No to może zaatakujesz, Sir, jakieś państwo, którego nie lubimy oboje, jako Hiszpania? Generał Montecuccoli przed 100 laty powiedział, że do prowadzenia wojny potrzebne są pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. A takowych nie posiadam zbyt wiele. No to może zaatakujemy Anglię, czy ty zaatakujesz Anglię? Chyba podnieś. No jak zaatakujemy? Przecież mówię przed chwilą, że pieniędzy potrzebuję. No zaatakujemy i zabieniamy i patrzymy. Aha, przyszły jakieś dziwne te od jubilera, to uporaj się z tym, bo to twoja sprawa. Tak? Tak. Dziwne raty przychodzą, za komuś opłacą. Nie wiem, o co chodzi za pewnie. To ci szkodzi, Ludwiku, nie zażywaj się, no to ci szkodzi. Później w sypialni... W sypialni majaczysz po tych truciznach, ale to kto ci to przyniósł? Chyba ktoś, kto nie lubi unatnić, nie? Dodać oddzielne łoża, uratowały niejedno małżeństwo. To znaczy nie sypialny ze sobą od kilkunastu lat, ale jedna z służek, która jest trochę tego kochanką, bo zapowiedziała mi prawdę. Znaczy, która co, że co? Nie, ja muszę się oddalić. Aha. Pewnie znowu idziesz na te karcioszki, co? Do tak, w ostatnim tygodniu przegrałam 400 ludników, prawda? To to jeszcze pół biedy. Tak, ale to było tylko w pierwszej pięciominutowce tej grzy, bo później 17 tysięcy ludników. No to już gorzej. No właśnie o takiego rzędu wydatkach mówimy. A właśnie... Czy nie dałoby się tak zrobić, żeby ich nie było? Cira, przed wyjściem z tych karcioszek przegrałam 150 tysięcy. Co? Na loterii? Karcioszki, prawda, z Madame Lublu Flu. Przecież to stara szóstka, nie graj z nią. O, nie wiedziałam. Nawet mnie nabrała raz. Jeszcze raz byłem słaby i dałem się namówić do... Sie, to powiedz tych niemocnych szkodnik. Chciałbym do mojej matki wrócić na chociaż na jeden dzień lub jeden tydzień. No wiecie. No ale to... Taka wyjazd to byłby wiel dyplomatyczny, pewnie. Mógłby cię ktoś uprowadzić albo coś. Nie wierzę, to powiem... Poza tym kosztowałoby to krocie. Twój ulubiony... Wszystko zawsze sprowadza się do tych pieprzonych pieniędzy. No tak, tak.
Ale nudno bez mojej Antoniny. Męczą mnie te oświecone sztuki. Ten Mariusz w ogóle nie umie pisać. Czego tam? Proszę królewska, mąż! Kawaler! Szum! Mąż! Proszę, proszę! Mam dla waszej wysokości te proszę od admirała Leszon. Bardzo proszę. Oraz rozprawę pułkownika Leroforon na temat nowych typów fortyfikacji. Ach, to ten słynny memoriał. Tak. Przejrzę wolnej chwili. Jeśli takową nie znajdę. Rozumiem. A jak się nazywacie żołnierzu? Proszę o wygenerowanie wasza królewska wość. Nie szkodzi. Le Bosch! A, kawaler Le Bosch. Tak kawaler Le Bosch. Sprawił w Zatoce Chesapeake. Słyszałem bardzo pozytywne, prawda, opinie. Jestem tylko skromnym sługą waszej wysokości oraz monarchii. Tak, tak. Oraz katolicyzmu. Oczywiście. Dziękuję. Jestem zobowiązany. Ale robi. Może pan iść. Vive la, des rois!